Cześć, witam. Piękny, słoneczny czwartek. To ja, wasz ukochany, wszechwiedzący, doskonały, perfekcyjny, genialny król vlogerów, Lehando 721. Słuchajcie, dzisiaj filmik nawiązujący do dwóch tematów. Pierwszy temat to nie subuję, nie oglądam, ale przypadkowo trafiłem, bo ktoś z moich znajomych skomentował coś. Trafiłem na jeden z ostatnich wideologów Kinyczewa, którą, jak wiecie, uwielbiam. Chyba z wzajemnością. I ten mutant, bo inaczej tego nie mogę nazwać naprawdę, mutant inteligencji, stwierdził kilka swoich genialnych zdań na temat samobójstw, istoty samobójstwa. Nie będę się wymądrzał na temat tego, że ona mówiła, że tam jej brat popełnił samobójstwo, że ona kilka razy miała takie swoje różne numery. Słuchajcie, rozpieprzyła mnie jedna rzecz. Powiedziała słowa, które są największym debilizmem na świecie. Powiedziała, że samobójstwo wymaga odwagi. Nie, proszę państwa, nie, kochani. Samobójstwo jest oznaką największego tchórzostwa na świecie, gdyż odwagą jest przeciwstawić się przeciwnościom, doprowadzić do tego, żeby już nie mieć myśli samobójstwa. Samobójstwo jest największym tchórzostwem, jakie może być. To nie jest żadna odwaga, to nie jest żaden wielki strzał, kurde, popełniłem samobójstwo. Gdyby samobójstwa, po popełnieniu samobójstwa, czyli powiedział, że jestem odważny, każdy bym powiedział, puknij się w głowę, chłopie, coś ty zrobił, kurwa. Chęć zwrócenia na siebie uwagi. Kurwa, zwracać uwagę można na siebie w różne sposoby, ale popełniając próbę samobójstwa lub samobójstwo, jeśli mu wyszło, no to zwrócił w pewnym sensie na siebie uwagę, na swój ból. Ale jeśli mu nie wyszło, bo jeżeli samobójca chce popełnić samobójstwo, to popełni, kurwa, macie, nie? A jeżeli robi to w tak nieudaczny sposób, że mu nie wychodzi, to nie jest chęć zwrócenia na siebie uwagi, tylko czysta i kretyjska głupota. Zgadza się? Proste. Także coraz bardziej fascynuje się chorą psychiką tej dziewczyny, która robi vlogi już po to, żeby tylko coś nagrać, żeby tylko coś pierdolnąć bez sensu. I ludzie jej piszą, tak, ze względu na to, że ją lubią, to piszą im, masz rację. Tak, oczywiście, zero krytyki, bo gdyby ktoś nawet, kto ją lubi, kto ją subuje, nie powie nic złego, kurwa mać, bo boi się, że go zablokuje. Bo ona niestety konstruktywnej krytyki nie znosi. Kiedyś powiedziała, że albo moje vlogi może oglądać ktoś z rodziny, dlatego likwiduje negatywne opinie pod swoimi komentarzami. Nie, to jest psychicznie chora dziewczyna, która uznaje pod swoimi filmami, tymi syfami, tylko i wyłącznie komentarze pozytywne w stosunku do swojej strony, a zero konstruktywnej negacji. Nie mówię o hejcie. Ponieważ ja swoich hejtów uwielbiam i są najlepsi na świecie. Nikt nie ma takich fajnych hejtów jak ja. Druga sprawa. Kwestia polecenia. Mr. Kibas, dużo ludzi prawdopodobnie go subuje, bo wiem, że ma dużo też subów. No może nie strasznie dużo, ale ma. Robił intra, przestał robić intra, ponieważ go to wkurzyło. Ale jak zauważy ktoś na otoczeniu mojego kanału, na tle mojego kanału, zrobił mi to niedawno, serdecznie mu dziękuję i polecam go. Jeśli ktoś, nic z tego nie ma, chłopak, nic z tego nie ma, tylko tyle, że się promuje swoimi fajnymi tytułami. Naprawdę warto go subować. Ja go polecam. Warto go subować nie tylko dlatego, z tego względu, że mi zrobił, bo go poprosiłem. W ciągu 24 godzin miałem fajne tło, które mi się podoba. Zgodne z prawdą jest piękny napis Król Vlogerów. Zgodne z prawdą. Także go polecam. Warto. Będzie w tagach. Będzie pod opisem. Jeszcze jedna sprawa. Również trafiłem przypadkowo. Ja zawsze, kurwa, na coś ciekawego, to zawsze trafię przypadkowo. Nigdy, kurwa, nie specjalnie, nie? To, szanowni państwo, ostatni blok
negatywa. Gość prawdopodobnie ma delirium tremens. Nie, delirium ma. Przesawkę ręką, sepleni i pierdoli na temat vlogerów, obrażając nawet tych, co nie zakładają drugich kont. On obraża vlogerów ogólnie. Obraził siebie nawet, kurwa, chyba, co widać. No nie wiem, po prostu, no, gość siadł sobie i pierdolnął. Nie wiem, czy to było w formie żartu, czy nie. Wydaje mi się, że, kurwa, sam nie wiedział, co dokładnie robi, ale pamiętajcie, jeżeli mnie subujecie, mnie lubicie, odniosłem się do niego negatywnie, to nie znaczy, że go nie trawię. Po prostu stwierdzam, co stwierdziłem. Napisałem mu tu zresztą w komentarzach. No cóż, szanowni państwo, skończyły się wakacje. Mam nadzieję, że wielu moich subskrybentów zacznie pisać więcej komentarzy. Wielu się zjawi z tych moich, których subuję ja również. Bo nie widzę od nich od dłuższego czasu żadnych filmów. Wujek, gdzieś kurwa wyjechał. Jasiek, tak samo. Gdzie wy jesteście, chłopy wszystkie? Ja Wilczyca, gdzie wy kurwa jesteście? No. Rojo to on. No dobra, Rojo to jest Rojo. Jeśli macie wśród swoich subskrypcji, wśród swoich znajomych kanał zbliżony systematyką mówienia dramatycznością, dobrocią i taką inteligencją jak moje, proszę o przesyłanie mi linków do tych kanałów pod tym filmikiem. Chętnie je zobaczę, skomentuję, może i zjadę, bo ostatnio mam coś negatywne nastawienie do całego świata, ale będzie dobrze, kiedyś się zmienia. No, kiedyś na pewno. Jestem młody, piękny, także jeszcze mam czas, nie? No. Serdeczne pozdrowienia dla Agnieszki. Pamiętaj, to co rozmawialiśmy SMS-ami, jeżeli coś mi z tego wyjdzie, serdecznie ci podziękuję za jedną rzecz. Ucałowania dla mojej kochanej córeczki Nikoli. Trzymaj się, maleństwo. No, a dzisiaj to tyle. Jutro, tak, bo w sobotę wyjeżdżam na jeden dzień, także nie wiem, czy kiedy wrócę, chyba nie będzie nic, ale jutro prawdopodobnie będzie Q&A, w odpowiedzi pod ostatnim Q&A. I żeby nie mówił tak jak negatyw, powiedział, że ktoś robi Q&A, a ma jednego widza. Nie. Mam troszkę więcej widzów. No co, dziękuję serdecznie za uwagę. Nagrałem dzisiaj komórką film na działce, taki chyba minutowy. Jak mi się go uda coś tam pierniczyć na laptopa przez komórki, jak się fajnie tam coś z nim zrobi, no to go wbiję, zobaczymy. Na pewno go oglądam, zresztą nie wiem co nagrane nawet to jest. No, trzymajcie się serdecznie. Cześć, chłopaki, dziewczyny. Kurde, chciałbym, żeby... Polecajcie mój kanał dziewczynom vlogerkom. Strasznie chciałbym, żeby jakieś dziewczyny vlogerki lub gameplayerki dawały mi komentarze pod moimi filmami. Kwestia romansu, kwestia pierdole, nie? No ale to dlatego, że wyjątkowo, co mi się rzadko zdarza, jestem trzeźwy. Do hejterów. Jak zwykle. Pierdolcie się, ale piszcie. Nie ma sprawy. Cześć, trzymajcie się serdecznie.